Piotrze, to jak to jest? To Leszno chciało wygrać ten mecz, czy nie chciało? Zdania są podzielone. Żartuję tu oczywiście w kontekście tego 14 wyścigu i pańskiego wykluczenia. Znaczy, trudno powiedzieć. Widać, że jak ja się ustawiam, stoję gotowy do startu i mnie jeden dureń wygania, żebym się przesunął. Następny dureń wyciąga chorągiewkę, żebym się przesunął, to się przesuwam. A dlaczego mnie wykluczył, to nie wiem. To kibice mnie wykluczyli, bo wszyscy, cały stadion stał i krzyczał. Nie wiem dlaczego. Wcześniej pojechał pan po to, że spodziewał się pan jakiś tam nie do końca fair play zagrywek. Widziałem, że Jarosław Szymkowiak dzwonił do parkingu, oglądając ten tor. Dokładnie, wody nalali, chciałem zobaczyć, gdzie najkorzystniej jechać. Dookoła toru sobie mogę jeździć 10 razy, a bym się zmieścił w 2 minutach. Nie mogę jechać pod prąd, regulamin tak mówi. Gratuluję mimo wszystko zwycięstwa. Świetny mecz całego zespołu. Zasłużyliście jako zespół na wygraną, na sukces. Chyba bezpowrotnie jest szansa opuścić ostatnie miejsce w tabeli. Dochodziły nas głosy, to jeszcze do potwierdzenia, że bydgoszczanie wygrają u siebie z RKM-em. W tej sytuacji 8 sierpnia, jeżeli pokonacie zespół Czernickiego na własnym torze, to już do końca, do 26 września i później ewentualne baraże, bądź nawet nie, już Rybnik was nie dogoni. No będziemy się starać, po to jeździmy, przyjechaliśmy tutaj z nadziejami wygrania meczu, udało się. Aczkolwiek było dosyć ciężko, no ale i następne mecze również będziemy, tym bardziej będziemy się starać wygrywać mecze u siebie. Jak pan ocenia swojego kolegę z zespołu? Wiem, że to tak nie zawsze wypada. Pedersena jechał dziś dużo lepiej, 14 punktów z jednym bonusem. Chyba jednak brakowało troszeczkę tej współpracy na torze. No rewelacyjnie, to znaczy współpracy między kim? Między zawodnikami jadącymi na 5-1, między Pedersenem a Chuszczą, między Pedersenem a Okoniewskim. To znaczy może tam troszeczkę sobie przeskazali, nie zdając sobie może z tego sprawy, bo Niki Petersen pokazywał Rafałowi, gdzie ma jechać, z tym, że Rafał był akurat za nim i nie widział tego. Także nieraz tak to wychodzi, ale myślę, że wszyscy się starali jechać jak najlepiej i również każdy chciał pomagać sobie, a nieraz nie wyjdzie, to trudno, tak jest. Gratuluję raz jeszcze. Dziękuję.